Trybuna 14 razy uchwała w sprawie wniosku o zabezpieczenie. Proszę uprzejmie, nie ma mocnego głosu. Uchwała w sprawie wniosku o zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2013 środków finansowych na środowisko komunalne. Już dzisiaj podejmujemy chyba trzecią uchwałę na ten temat. Paragraf 1. Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zmianę projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w dziale 700 poprzez zwiększenie go o kwotę co najmniej 178 200 000 złotych, co stanowi około 5% projektu budżetu miasta Krakowa i jest zgodne z podjętą uchwałą nr 15 przez 184 przez 2012 Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie zabezpieczenia terenu pod budownictwo czynszowe. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wniosek podyktowany jest dramatyczną sytuacją mieszkańców miasta Krakowa, którzy na skutek eksmisji czy też wysokich czynszów pozbawiani są podstawowego dobra, jakim jest mieszkanie. Dbanie o dobro społeczności lokalnej jest podstawowym obowiązkiem rad dzielnic, w tym w szczególności Rady Dzielnicy Pierwszej, której mieszkańcy w przeważającej mierze mieszkają w zasobie prywatnym. Ta uchwała jest uchwałą niewątpliwie intencyjną, a ma jej celem jest protest, wyrażenie protestu w stosunku do projektu budżetu miasta Krakowa, który w dziale 700 poświęconemu właśnie mieszkalnictwu przewidział kwotę w wysokości 600 tysięcy, co zadając nie wiadomo na co, znaczy wiadomo, bo w rozwinięciu tego punktu gospodarka mieszkaniowa mamy podane, że 45 tysięcy jest to związane z przygotowaniem projektu do udziału partnera prywatnego, w szczególności w ogóle partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli dotyczące jakichś projektowania czy przygotowania terenu oraz dotyczy inwestycji, o której już od kilku lat się mówi, czyli o inwestycji wielorodzinnej, uzbrojenie ulicy Łazy i na to mamy kwotę 550 tysięcy złotych. No to jest w sumie zakończenie tego projektu. Koniec kropka, nie ma więcej pieniędzy na budownictwo komunalne. Panie Przewodniczący, podgotowanie. Dziękuję. Ja się uważam, że to jest z tego późna pora, jest to wyjątkowo istotna uchwała. Proszę, składam wniosek formalny o głosowanie bez dyskusji. Nie no, panie Krzysztofie. Ale idzie pani siady. Ale co się panu dzisiaj stało? No, niech pani nie będzie taka. Jeszcze została jedna, tak? Proszę gdzieś zgadzać coś do szopa. Nie poznaję pana. Nie ma. Jestem formalny, głosowanie bez dyskusji, bez państwa jest za, bez konsultacji. Nie ma takiego. Tam jest 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 osób za. Kto jest państwa przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 0. 11 za, 1 osoba przeciw, 0 wstrzymujący. Głosujemy projekt uchwały. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? 3, 6, 9, 10, 3, 15 osób.
To niech pan nie będzie. Niech pan nie chce. Ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Już bym tak nie. Nie, to nie wiadomo, że mi się zdarza.